wami na naszym kanale Twistory Vlog w sobotnim vlogu weekendowym. Proszę, dziewczyny są gotowe. U nas godzina 11:40, na tym momencie 32 stopnie. Tak, także jest lampa. A jak jest lampa, to jest bardzo dobra pogoda na wyjazd nad wodę. Więc my się właśnie nad wodę wybieramy w miejsce, w którym... O, kichanie, oj, oj. Tak, ciocia Sandra już jest na miejscu, to jest bardzo ważna informacja. My się doczekać cioci Sandry nie możemy i będziemy się zaraz z nią widzieć. Oprócz tego będziemy się jeszcze widzieć z kilkoma innymi osobami. I za nami też w drugim aucie jedzie jeszcze ekipa. Jedzie koleżanka dziewczynek i nasi sąsiedzi. Także będziemy się na pewno dobrze bawić. Zosia jedzie, tak jest. A miejsce to Przylasek Rusiecki. I to jest miejsce świeżo wyremontowane, jak tak można powiedzieć, po rewitalizacji. No i ma być fajnie. Na miejscu wam wszystko pokażę. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy tam cały dzień, więc myślę, że spokojnie będzie czas, żeby pokazać, jak to miejsce wygląda, bo wydaje się, że ono jest faktycznie bardzo fajne i powinniśmy się bawić bardzo dobrze. No to co? To do zobaczenia już na miejscu. Jak zrobię wam trochę taki przegląd tego miejsca, zobaczymy, mam być jakieś futraki i różne takie rzeczy, plaża piaszczysta itd. itp., więc wiecie, wszystko, co tygryski lubią najbardziej. Jeszcze jakby była sztuczna fala, to już w ogóle byłby wypas, no ale fali nad zalewem nie ma, niestety. I zjeżdżalnie, no jeszcze powinny być zjeżdżalnie oczywiście. Jakiś plac zabaw jest, także zobaczymy to wszystko. No i mamy nadzieję dzisiaj oczywiście na ekstra zabawę, także do zobaczenia później. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj są toalety, jak widać. A tutaj jeszcze jest taka strefa gastronomiczna. Frytki belgijskie, stripsy, lody. Tam są jeszcze zapiekanki. Dalej. No jakieś takie... Jakieś takie urządzenia do zabawy. No i kawiarenka. I tutaj można sobie usiąść, zjeść gofry jeszcze. Taki bar jest duży. Zobaczcie. Gdzie można sobie po prostu też usiąść pewnie i zjeść te różne rzeczy, które są z tych różnych miejsc, z tych różnych but. No i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Założę okulary. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o parking, to parking kosztuje 25 zł. Także dużo, niedużo. No niektórzy narzekają, że dosyć sporo, ale może dzięki temu nie ma też aż takich tłumów i dosyć łatwo można znaleźć miejsce, pomimo tego, że jest sobota i szczyt. Ostatni podobno taki ciepły weekend w tym sezonie, na te wakacje, więc jest dosyć sporo ludzi, a i tak jest dużo miejsca. Tam jest jeszcze dużo plaży wolnej w ogóle, są takie żagle rozłożone, zaraz wam pokażę. I jeszcze są boiska do siatkówki, też wyłożone piaskiem. Tam są te boiska, żagle dalej widać, o tam. A tutaj jest jeszcze taki basenik ze zjeżdżalnią i tam jest jeszcze taki basenik dla piesków. I plac zabaw. Ale już tam, nic tam takiego ciekawego nie ma, więc już tego wam nie będę pokazywała. To można sobie zawsze zobaczyć, jakby kogoś to interesowało. Na stronie po prostu, Przylasek Rusiecki to się nazywa. I woda dosyć zimna, muszę wam powiedzieć, że woda jest dosyć zimna, ale to pewnie dlatego, że były ostatnimi czasy takie burze i pewnie ta woda się ochłodziła, bo te akweny są stałe, one tam tutaj nie mają żadnego ujścia, także one się, jakby nie ma ta woda się gdzie mieszać, więc powinno być teoretycznie ciepło. No ale nie jest. No ale pogoda jest tak, że jest bardzo upalna, więc taka orzeźwiająca woda w sumie nie jest taka zła. Dziewczyny trochę narzekają, ale to trochę popływały, więc wiadomo też, że jest im zimno. Im jest zimno wszędzie po pewnym czasie, więc no też trzeba to brać na ten karb, że to tak po prostu z dziećmi jest.
raz jeszcze? Czy już idziemy siadać, bo może się będziemy zbierać powoli, co? Nie, pan mi pozwolił mogę zobaczyć kota. No właśnie, no właśnie. Mamy jechać zobaczyć kotka Rysia. Dobra, skocz sobie i ja już cię nagram, jak ty skaczesz i się suszymy, dobra? Skoczysz sobie i się suszymy. Nagrasz tam się? No, mycie. Słuchajcie, i my już koniec dzisiaj, jeżeli chodzi o wodę. Mamy godzinę 17. Jedziemy do domu. Dziewczyny jeszcze są pełne energii. Jeszcze są dziewczyny pełne energii. Umówiliśmy się jeszcze. Wieczorem, no za chwilę wracamy do domu, wiadomo, zostawiamy rzeczy i umówimy się jeszcze z sąsiadami, bo idziemy zobaczyć kotka, super ekstra kotka idziemy zobaczyć, takiego jeszcze malutkiego, no i pobawić się dziewczyny z nim idą na chwilę, a my co, trochę posiedzimy, nie? Posiedzimy, no i trochę do wieczora jakoś tam czas nam miło upłynie. A z wami się już, kochani, do dzisiaj żegnamy, tak wyglądała nasza sobota. Ten, jeżeli chodzi o ten przylasek rusiecki, tak to się nazywa dokładnie? Tak, dobrze, dobrze mówię. No ten przylasek rusiecki, no to my polecamy, naprawdę jesteśmy miło zaskoczeni, nie spodziewaliśmy. Tak, nie spodziewaliśmy się, że to jest takie fajne miejsce. Każdemu, kto tutaj w okolicach Krakowa mieszka, czy jest z Krakowa, to naprawdę polecamy przyjechać sobie. Zawsze wiecie, jakaś alternatywa, jakaś odskocznia, jakieś inne miejsce. No i fajnie, bo tam są i toalety, i prysznice, i szafki. Jest tam też, tam dalej był taki plac zabaw, ale już wam go nie pokazywałam, to wam mówiłam wcześniej, że ten plac zabaw tam był, także jak jest jakieś tam mniejsze dzieci i już nie chcą pływać, to też można z nimi tam sobie pójść, więc naprawdę... Hamaki, leżaki. Tak, hamaki, leżaki, ale to tam gdzie te żagle, gdzie wam pokazywałam. Także jak ktoś jest odpowiednio szybko, to nawet może sobie coś takiego zarezerwować, bo to nie jest jakoś dodatkowo płatne, tylko po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Więc co, my na pewno polecamy i jeżeli pewnie jeszcze się tam wybierzemy nieraz, jeżeli będzie tylko taka możliwość. Zobaczymy, czy w tym roku, bo słyszeliśmy, że to już koniec takich ciepłych dni. A jak nie, no to w przyszłym roku, od początku sezonu pewnie tam się też będziemy wybierać, bo naprawdę godne polecenia. No to tak, zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się jutro o godzinie 12. Chyba, że zaśpimy. Chyba, że zaśpimy, to pozdrawiamy, pa, pa! Thank you.